Cześć, tu Ernest. W tym filmiku poruszymy temat możliwości powrotu kolejnego w miarę rzadkiego skina oraz nadchodzących zmian na mapie. Niedawno do sklepu powrócił Czerwony Rycerz, po ostatniej przed powrotem w wizycie w sklepie 20 lutego. Naprzeciw sobie stanęły dwie strony, jednym się podobało, a drugich wkurzył powrót rzadkiego skina. Mogliście usłyszeć o nowych teoriach mówiących o powrocie kolejnego skina, tym razem Pana Ciastko. Tylko skąd takie podejrzenia? Na ten moment najgłośniej mówi się o zdjęciu udostępnionym przez twórców gry, prezentującym nowe skiny, które pojawiły się w sklepie. Niedługo zajęło graczem wyhaczenie Pana Ciastka, przerażająco obserwującego dwie postaci na pierwszym planie. Czego dowiedziałem się od mojego widza Mr. Fajak, to jednak nie pierwszy raz, kiedy Pan Ciastko, oddzielony od grupy, obserwuje innych ludzi. Na zdjęciu prezentującym domówkę różnych postaci, za oknem także widać ten zabójczy wzrok. Do tego poznałem jeszcze inną podpowiedź co do powrotu Pana Ciastka. Jeden z pracowników Epic Games, Nick Chester, na swoim Twitterze wstawił taki oto post. Z załączonym postem Epic ze wcześniej wspomnianym zdjęciem i notką: jestem na wakacjach, nie powinienem siedzieć na Twitterze, ale mam wam coś do powiedzenia. Prawdopodobnie chciałem zwrócić naszą uwagę na coś innego, ponieważ kilka chwil później wstawił inny post. Tym razem już z przybliżeniem na Pana Ciastko i napisem: hej! Uznania za zauważenie tego przesyłam kanałowi Happy Power. Wracając, Epic może chciała nam w ten sposób zapowiedzieć, że skradający Pan Ciastko niedługo będzie na pierwszym planie zdjęcia. I oczywiście w sklepie. Możliwe, że zobaczymy go z powrotem w grudniu, albo nawet wcześniej. Albo nigdy. Bo pamiętajcie, to są tylko nasze przypuszczenia. Poza tym, pęknięcie na niebie nadal jest i nadal się powiększa. A część nad byłymi mokrymi moczarami, teraz pustynnym obszarem, zaczęła sypać piasek. To oznacza, że to nie koniec zmian na mapie. Ale czego możemy się spodziewać? Na zwiastunie sezonu 5, który zobaczył każdy po wejściu do gry po aktualizacji, widzimy najpierw start rakiety, a następnie jak w świecie gry, portale zaczynają kraść pierwsze ofiary, w tym lamy. Jedna z nich nawet pojawiła się u nas w Warszawie. Jak wiecie, burger z lepkiego lasku, który został porwany przez portal, później pojawił się na kalifornijskiej pustyni i każdy mógł przyjść go zobaczyć. Co ciekawe jednak, po starcie sezonu 5 został z powrotem zabrany przez portal do Fortnite'owego świata, który wziął ze sobą nie tylko Pana Burgera, a także nową postać, wózki golfowe i inne elementy wystroju, które rzeczywiście są lub były u nas na ziemi, a teraz są w grze. Myślę, że fakt nadal istniejącego pęknięcia na niebie, jak i dotychczasowe wydarzenia zwiastują nam, że to nie koniec nowości w świecie Fortnite, a nawet może i dopiero początek zderzenia światów, a dokładniej naszego z tym growym. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.